Proszę o zabranie głosu prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana pułkownika Czesława Cybińskiego. Wierzymy, że to młode pokolenie silną dłonią, gorącym sercem i rozwagą będzie dbało o bezpieczeństwo naszego kraju, o przyszłość, żeby Polska była zawsze wolna, niepodległa. Zawsze. Żeby nie powtórzyły się rozbiory, a szczególnie ten ostatni, czwarty rozbiór. Wierzymy w to. I my ze swojej strony zapewniamy pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana prezydenta na uchodźstwie i wszystkich was tu zebranych, a szczególnie młodych, że nasza służba będzie trwała również do końca naszych dni. Do końca naszych dni. A nawet, jak niektórzy mówią, jeszcze dłużej. Jeszcze dłużej. By gdzieś z wysoka, z pomocą Pana Boga dbać o naszą umiłowaną, kochaną Polskę. Zapraszam pana prezydenta, pana Lecha Kaczyńskiego. Proszę o przekazanie testamentu żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego reprezentantom młodego pokolenia. Testament odbierają przedstawiciel policji, aspirant sztabowy Sławomir Szymański, przedstawiciel Straży Pożarnej, starszy kapitan Mariusz Moje. Przedstawiciel Straży Granicznej, podporucznik Agnieszka Wójcicka. Przedstawiciel Biura Ochrony Rządu, podporucznik Tomasz Urbański. Przedstawiciel ostatniego rocznika podchorążych Akademii Marynarki Wojennej, Bosman podchorąży Karolina Chorzewska. Przedstawiciel ostatniego rocznika podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, sierżant podchorąży Tomasz Kowalski. Przedstawiciel ostatniego rocznika podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, sierżant podchorąży Piotr Wronowski. Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pan Bartosz Staszewski. Przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego, podharcmistrzyni Olga Wesołowska. Przedstawiciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, harcmistrzyni Anna Dudzik. Przedstawiciel Stowarzyszenia Harcerskiego, podharcmistrz Michał Rączka. Przedstawiciel Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, harcmistrz Paweł Bodruk. Przedstawiciel Związku Strzeleckiego Strzelec, drużynowy Jakub Dorosz. Proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. Szanowne panie, szanowni panowie, przed chwilą widzieliśmy doniosły akt. Akt przekazania przez pokolenie pierwszej konspiracji, pierwszej i drugiej, młodym Polakom testamentu Polski Podziemnej. Słowa testamentu mówią o Rzeczpospolitej solidarnej i sprawiedliwej. Tak, tak jest testament żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy innych formacji zbrojnych tego okresu Polskiego Państwa Podziemnego. Nieprzypadkowo testament został przekazany tym, którzy w tej czy innej roli postanowili swoje życie poświęcić państwu w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc armii, policji, administracji. Wybraliście dobrą drogę. Ta droga może nie czyni milionerami, ale pozwala mieć przekonanie, że swój obowiązek wobec kraju, wobec wartości wyższych wykonało się w sposób uczciwy. To jest dobry wybór i Polska musi dbać o to, żeby ten wybór był uważany za dobry. Żeby tego wyboru dokonywali najlepsi. Mam nadzieję, że sprostacie temu zadaniu, że sprostacie wyzwaniu pokolenia, może nie tyle waszych rodziców, co dziadów, którzy byli pewnie najwspanialszym pokoleniem w historii naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Proszę o odprowadzenie sztandaru kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.